Cześć siamanko, ja jestem Emil, a w tym materiale wideo zaprezentuję Ci w jaki prosty sposób będziesz mógł lepiej jeszcze wyeksponować swoje warianty, czy w ogóle wybór właśnie tych wariantów w produktach na sklepie na e-commerce. Domyślnie mamy takiego bezsensownego dropdowna, jak teraz możesz zobaczyć, taką listę rozwijaną, a po zastosowaniu jednej fajnej wtyczki będziesz właśnie mógł prezentować wariant w taki sposób, jak teraz możesz zobaczyć. Zachęcam Cię jeszcze do obejrzenia mojego ostatniego odcinka, który oczywiście pojawi się tutaj na karcie czasu. Dotyczył on dodawania kolejnych jakichś języków czy po prostu stworzenia strony wielojęzycznej za pomocą prostej wtyczki Lang, dzięki której będziesz mógł otworzyć się po prostu nawet na rynki zagraniczne. Zachęcam Cię gorąco również do zostawienia tam na dole subskrypcji na kanale, ponieważ kanał się bardzo fajnie rozwija i pojawiają się regularnie materiały z WordPressa. Nie przedłużając już, miłego oglądania! Jesteśmy już w kokpicie dodawania nowej wtyczki, tą wtyczkę akurat, którą, o której będzie mowa, no to ja już mam ją zainstalowaną, wpiszmy sobie po prostu Variation Swatches, tak jak możesz to zauważyć, wciśnijmy przycisk Enter, no i za chwilkę nam się repozytorium przeładuje. To jest oczywiście ta wtyczka wariatją Swatches For WooCommerce. 300 tysięcy aktywnych instalacji, 5 gwiazdek oceny. Także jest to dość fajna wtyczka. Natomiast nie jest ona testowana z naszą wersją WordPressa, aczkolwiek na pewno ona działa. Także możemy ją sobie wykorzystać. To jest właśnie ta wtyczka. Po zainstalowaniu, przechodzimy sobie tutaj do zakładki Swatches. I mamy tutaj różne opcje, które mogą nam się przydać. Między innymi możemy wybrać sobie po prostu kształt tych, tego prezentowania wariantów. Mogą to być po prostu takie zaokrąglone, takie kółeczka, bądź też mogą to być kwadraty. Dodatkowo możemy sobie tutaj dodatkowo możemy sobie zaznaczyć ten checkbox i będzie on nam już domyślnie konwertował po prostu tą listę dropdownową drop tego dropdowna na po prostu taki przycisk. W zaawansowanych z takich ważniejszych opcji, no to możemy sobie wybrać rozmiar naszego obrazka, który będzie taką miniaturką, który, który będzie właśnie po prostu obrazkiem jakiegoś wariantu. No i domyślnie będzie on tutaj zacztywany w rozmiarze 150x150, 150, czyli w miniaturze. Oczywiście mamy tutaj jeszcze do wyboru inne różne tutaj opcje dostępne właśnie w WordPressie. No i mamy tutaj wymiary tych naszych wariantów, tych naszych okienek. Inne tutaj opcje, no to są już tutaj dla wersji pro, także nas one raczej nie będą interesować. No i w zakładce Tutorials mamy różne takie fajne filmiki, dzięki którym jeszcze będziemy mogli lepiej zaprezentować te nasze warianty. Także przejdźmy już tutaj do naszego meritum. Także weźmy sobie na początek z produkty, no i stwórzmy jakieś atrybuty. Sklep tutaj, na którym się znajdujemy, no to sprzedaje własno wyrobione po prostu stoliki z betonu architektonicznego. Już tutaj mamy jakiś domyślnie zostawiony. Atrybut, jest to kolor. Za pomocą obrazka mamy biały, ciemno-szary, grafit oraz szary. Doróbmy sobie jeszcze jakieś takie trzy testowe warianty, prawda? Na początek, może, dodajmy sobie po prostu jakiego kształtu może być ten nasz, ten nasz stolik. Także wybierzmy sobie po prostu kształt. Uproszczonej nazwy nie będziemy sobie robić. I typ, mamy do wyboru, właśnie kolor, czyli będziemy sobie wybierać z palety barw. Mamy obrazek, z którego sobie za chwilkę skorzystamy, i mamy baton. Wybieramy sobie image. No, i klikamy Dodaj atrybut. Następnie przejdźmy. A, kształt. No, to musimy sobie zedytować na kształt. W każdej chwili, oczywiście, możemy sobie zmienić tutaj tryb, typ tego atrybutu. Także cofnijmy się jeszcze raz do atrybutów. No, i mamy kształt. Przechodzimy sobie teraz do konfiguruj taksonomię. No, i wybierzmy sobie takie trzy Kształty. Niech to będzie po prostu w kształcie kwadrata, czyli kwadrat i wybieramy nasz obrazek. Ja to już jakieś obrazki mam zaczytane, także wybieram sobie kwadrat. No i mniej więcej on będzie właśnie tak wyglądał. Także w, 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 klikamy przycisk: Dodaj nowy kształt. Kwadrat nam już się dodał. No i dodajmy sobie jeszcze prostokąt. Upload image. Mamy tutaj właśnie prostokąt. Dodajmy nowy kształt. Prostokąt nam się dodał. I mamy jeszcze trzeci kształt w postaci okręgu. Także również jego sobie dodamy. Tutaj jak widać możecie zauważyć, że te obrazki, które ja dodaję są akurat w formie kwadratu. Jest to 512x512 512 pikseli. Także też tak sobie zostawmy i dodajmy nowy kształt. Generalnie to mielibyśmy z głowy. Także przechodzimy ponownie do atrybutów. Yy, mamy właśnie już kształt, i dodajmy sobie teraz chociażby rozmiar. Rozmiar, czyli średnicę. Chociażby, o, może tak sobie zrobimy, średnica. Średnica blatu. Yy, tak też sobie zróbmy. No i typ wybierzmy już jako baton. Czyli będziemy mieli po prostu na przykład napisane 70, 80 i to będzie w formie takiego przycisku. Średnica blatu właśnie nam się dodała i również wybieramy Konfiguruj taksonomię. Wpisujemy nazwę, czyli po prostu na przykład niech to będzie 70 i dodajmy nową średnicę blatu. Następnie dodajmy sobie 80, 90. I te trzy sobie zostawmy, mamy 70, 80 i 90, oczywiście w centymetrach. Ponownie cofnijmy się do atrybutów i teraz dodamy sobie chociażby może kolor nóżek, prawda? Ponieważ jeżeli mamy stolik, no to jakieś nóżki może mieć także kolor nóżek. I wybierzmy sobie kolor. Dobra, kolor nóżek, konfigurujemy taksonomię i e, wybierzmy sobie chociażby niech będzie e, biały i tutaj mamy taką paletkę właśnie kolorków możemy sobie wszystko elegancko tutaj nawigować także wybierzmy biały wybierzmy może jakiś złoty może jakiś nam złoty się uda wyczarować o niech będzie o Taki złoty, niech będzie, powiedzmy, że to jest złoty. Dodajmy sobie, może jeszcze e, stalowy. Zrobimy tego to, trochę takiego szarego. Dobra, niech będzie w ten sposób, i zróbmy sobie, może jeszcze kolor czarny. dodajemy nowy kolor nóżek i kolejną taksonomię mamy z głowy mamy czarny stalowy złoty oraz biały także jeszcze raz cofniemy się do atrybutów e, tak one właśnie wyglądają e, mamy kolor kolor nóżek kształt oraz średnicę blatu e, dobra jeżeli mamy to już zrobione po prostu dodajemy sobie jakiś nowy testowy produkt e, i niech będzie po prostu po prostu niech się nazywa stolik niech to będzie stolik i niech to będzie produkt z wariantami. Produkt z wariantami. Ja sobie od razu dodam obrazek, żeby on mi tak pusto nie wyglądał. Także niech to może będzie ten stolik. Ok. Ustawmy obrazek produktu. Krótki opis. Nie będziemy go teraz tutaj ustawiać. Mamy produkt z wariantami. Także przejdźmy sobie od razu tutaj do atrybutów i ustawmy sobie po prostu wszystkie. Po kolei te nasze warianty, które my sobie stworzyliśmy, czyli będzie to kolor nóżek. Wybierzmy sobie oczywiście Select All i zaznaczmy dla wariantów, tak żeby wszystkie te atrybuty były stosowane dla wariantów. Wybierzmy sobie dodatkowo, jeżeli mamy kolor nóżek, wybierzmy sobie kształt. Również wybieramy Select All, tak żeby wybrać wszystkie te elementy. Oczywiście, jeżeli dany, yy, dany produkt nie będzie miał po prostu jakiegoś atrybutu, no to go nie dodajemy. Ewentualnie, jeżeli dany, wariant, jeżeli dany stolik nie będzie miał w swoich wariantach yy, czy kwadratu, czy okręgu, no to wystarczy sobie po prostu go usunąć i nie ma większego problemu. Wybieramy dla wariantów i dodajmy sobie jeszcze średnicę blatu. Dodajemy dla wariantów Select All i. Tak, by to wyglądało. Także, cóż, eee, teraz sobie oczywiście zapiszmy te atrybuty. No i musimy sobie stworzyć warianty. Dobra, mamy wariant. Utwórz warianty ze wszystkich atrybutów. Eee, ok. Wariantów stworzyło nam się 36. Eee, także ok no i żeby po prostu nie przeskakiwać oczywiście możemy dla każdego wariantu ustawić osobną cenę wystarczy sobie kliknąć tutaj w tą pustą przestrzeń i wybrać dla ceny tutaj regularnej jakąś cenę my nie będziemy już tego robić po prostu ustawimy dla wszystkich tych wariantów ustawimy normalną cenę także tak żeby po prostu się z tym nie bawić kliknijmy idź no i wybierzmy po prostu cenę na przykład niech ten stolik kosztuje 300 49 zł. No, troszeczkę taki stolik na promocji nam wyjdzie, ale niech będzie. Dobra, ceny nam się powinny wszędzie ustawić. Jak widać, mamy 349. 349 także jest ok. Opisu nie będziemy dodawać. Eee, kategoria, niech będzie stoliki i to chyba byłoby na tyle. Także, cóż, opublikujmy sobie ten nasz produkt. Produkt jest y, opublikowany i po prostu Teraz go sobie podejrzyjmy, czyli klikamy podejrzyj zmiany i mamy nasz stolik, mamy kolor nóżek, mamy kształt oraz mamy średnicę blatu, czyli to co chcieliśmy uzyskać, wszystko można sobie oczywiście tutaj klikać, tutaj nam się oczywiście pojawia informacja o wybranym danym wariancie, kolor nóżek sobie również wybieramy, czy to będzie złoty, czarny, biały, kształt. Mamy w formie właśnie obrazka, tutaj mamy w formie kolorów i w formie przycisku. Równie dobrze tutaj zamiast y, cyferek może być na przykład przy y, koszulkach y, X, y, L, -ka, M, -ka, czyli taka też rozmiarówka. To również nie ma problemu. Także tak by to wyglądało. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ci pomogłem. Miło będzie, jeżeli zostawisz tam na dole subskrypcję na kanale, ponieważ jak widać pojawiają się fajne materiały z WordPressa. Zachęcam cię jeszcze do obejrzenia ostatniego mojego odcinka na kanale, który dotyczył tworzenia dodatkowych języków na stronie internetowej za pomocą darmowej wtyczki PolyLang. Dzięki temu twoja strona będzie mogła otworzyć się na rynki zagraniczne a Ty będziesz mógł dysponować po prostu więcej niż jednym językiem na swojej stronie internetowej. No i nie przedłużając już, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, cześć, no i na razie.